Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Serdecznie witamy Państwa na webinarium w ramach konkursu na najlepszą apelację w postępowaniu cywilnym. W toku dzisiejszego webinarium zostanie przedstawiony kazus, na podstawie którego należy sporządzić pracę konkursową. Będzie to kazus, który w oparciu o sprawę sądową, która faktycznie była prowadzona przez kancelarię KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, która to kancelaria jest organizatorem dzisiejszego spotkania oraz konkursu. Ja nazywam się Alicja Rzepka i jestem wiceprezeską Koła Naukowego Prawa Cywilnego Lege Artis, które także ma przyjemność współorganizować konkurs. Prowadzącym dzisiejszego webinarium będzie partner kancelarii KKLW Wierzbicki i Wspólnicy, mecenas Przemysław Wierzbicki, adwokat z prawie 20-letnim doświadczeniem procesowym, przede wszystkim obejmującym spory cywilne oraz gospodarcze. Termin na wysyłanie prac konkursowych będzie wynosił 30 dni od dzisiejszego spotkania. Regulamin będzie na czacie, także Państwo będą mogli wszystko sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Korzystając z tej okazji, chciałabym przedstawić pokrótce koło naukowe, które reprezentuję, i zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej, którą organizujemy w najbliższym czasie. Motywem przewodnim tejże konferencji jest wpływ prawa obcego na polskie prawo prywatne. Głównym celem tej konferencji będzie analiza poszczególnych instytucji prawnych polskiego prawa cywilnego pod kątem wpływu na nie konstrukcji wykształconych w zagranicznych porządkach prawnych. Będziemy mieli panel ekspercki, prelegentami będzie między innymi profesor Marek Andrzejewski, dr Rafał Morek. Będzie także zorganizowany panel dla doktorantów i studentów. I tutaj zachęcamy Państwa do nadsyłania abstraktów. Planujemy także wydanie monografii pokonferencyjnej razem z wydawnictwem UW. Udział w takiej konferencji będzie certyfikowany. No i także wygłoszenie referatu oraz opublikowanie tekstu w monografii jest cenne pod względem stypendium rektora. Więc bardzo serdecznie zachęcamy. Wszystkie informacje oczywiście też umieszczę na czacie. Zachęcamy Państwa bardzo do śledzenia działalności naszego koła. Dużo działamy, bardzo wiele konkursów, warsztatów jest organizowanych przez nasze koło, także bardzo zachęcam do śledzenia. Wszystko zaraz właśnie udostępnię na czacie. Myślę, że dzisiejsze spotkanie jest szczególnie wartościowe, ponieważ takie zadanie jak napisanie apelacji na sprawie, która faktycznie miała miejsce, jest niesamowitym doświadczeniem dla młodego prawnika. Także serdecznie zachęcamy do udziału. Pod okiem ekspertów możemy się sprawdzić, może po raz pierwszy, może nie, ale naprawdę jest to niesamowicie cenne doświadczenie. Bardzo Państwu dziękuję i w tym momencie oddaję głos mecenasowi Wierzbickiemu, który właśnie przedstawi nam kazus. Bardzo dziękuję i oddaję głos. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i widać. Cieszę się, że zdecydowali się Państwo poświęcić sporo czasu tak późną porą. Będę starał się streszczać, natomiast chciałbym kilka rzeczy może na samym początku wyjaśnić. Pomysł konkursu na najlepszą apelację w postępowaniu cywilnym absolutnie wynika z moich przemyśleń i pewnych kwestii, o których myślałem w czasach, kiedy byłem studentem. Było to relatywnie już dawno, ale myślę, że wiele rzeczy na wydziałach prawa niestety się nie zmieniło. To znaczy, jakby system przyjęty przez polskie uniwersytety jest raczej systemem uniwersyteckim niż systemem szkół prawa. Jak Państwo
może się interesują, to mogli Państwo zobaczyć, że generalnie na świecie dominują dwa podejścia do prawa. Takie typowo rzemieślnicze, czyli patrzymy na konkretne stany faktyczne, zastanawiamy się, jak ten stan faktyczny rozwiązać i co powinniśmy napisać, co powinniśmy doradzić. I to jest na przykład system niemiecki, który bardzo mocno bazuje na kazusach, które są rozwiązywane na studiach. System w dużej mierze amerykański, gdzie przede wszystkim system jest oparty przede wszystkim na czymś, co moglibyśmy określić szkołą prawa, a nie uniwersytetem. Natomiast w Polsce przez dziesięciolecia dominował i podejrzewam, że dominuje system, gdzie, że tak powiem, bardziej dba się o ogólne podstawy wiedzy niż o znajomość konkretnych, praktycznych zagadnień. I przez całe studia naprawdę marzyłem, żeby móc się zmierzyć z tym, jak naprawdę wygląda zawód prawnika i co tak na czym tak naprawdę polega. Nie wiem, jak teraz wyglądają studia, ale ja osobiście mam taką obserwację, że wielu moich kolegów, którzy mieli bardzo dobre oceny na egzaminach, na przykład po studiach zupełnie nie odnalazło się w zawodzie, bo okazało się, że praca w zawodzie prawnika to nie jest tylko kwestia wiedzy technicznej, ale także na przykład kwestia umiejętności społecznych, nawiązywania kontaktów, słuchania klientów, tłumaczenia im różnych rzeczy. I tak samo po moich studiach, tak samo odczułem ten rozdziew pomiędzy tym, co nas uczono na wydziale, a tym, jak w rzeczywistości to wszystko wygląda. I tutaj pomyślałem, że może to jest takie wyjątkowa okazja, wyjątkowe doświadczenie, żeby zmierzyć się z rzeczywistością, nie czekając na czas, kiedy Państwo rozpoczną pracę albo rozpoczną aplikację. Dlatego to jest powód, dlaczego ten konkurs został wymyślony. Oczywiście w tym konkursie są nagrody i oczywiście do udziału w tym konkursie szczerze zachęcam. Natomiast przede wszystkim to jest coś, co może dać Państwu wyjątkową okazję zobaczenia, jak potem w rzeczywistości ten zawód będzie wyglądał. Czyli możliwość wzbogacenia Waszej wiedzy i Waszych doświadczeń. Nawet jeśli by nie udało się wygrać pierwszej nagrody, to jednak ta przyjemność z rozwiązania i różnych intelektualnych łamigłówek, żeby napisać apelację, myślę, że jest tego absolutnie warta i szczerze do tego zachęcam. Ja będę tutaj starał się przede wszystkim przedstawiać punkt widzenia praktyczny. Być może odbiega to od tego, jak to wygląda na studiach, natomiast szczerze Państwa zachęcam, żeby też spojrzeć na wiele rzeczy inaczej. I mogę Państwu tylko powiedzieć, jakim przełomem była dla mnie lektura książki Antoniego Scali, nieżyjącego już sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który bardzo dobrze opisał to, że spór sądowy to nie jest tylko kwestia, jak dużo wiem, ale to jest kwestia, jak dużo informacji jestem w stanie przeanalizować, jakie wyciągnę wnioski, czy jestem w stanie słuchać mojego klienta i czy jestem w stanie słuchać sędziego, czy jestem w stanie wyciągać z tego wnioski, czy jestem w stanie przewidzieć, jakie jest nastawienie czy emocje sędziego bądź drugiej strony, czy jestem w stanie przedstawić swoje argumenty w sposób przekonujący, a nie na przykład nachalny albo agresywny. Naprawdę to jest bardzo fajny zawód, bardzo fajna praca, ale to nie jest praca łatwa i nie sprowadza się wyłącznie do wykucia na blachę formułek. Okej.
Ja bardzo lubię procesy, od 20 lat się tym zajmuję. W związku z tym będę tutaj troszeczkę chciał powiedzieć Państwu na temat apelacji. Jeżeli są jakieś kwestie sporne, wątpliwe, pytajcie Państwo na czacie. Jeżeli nie zdążę teraz, odpowiem później. Natomiast może mogę czasami uciekać w taką rutynę albo taki zawodowy slang, więc proszę mi wybaczyć. Nasze spotkanie będzie miało jakąś swoją strukturę, bo zawsze do takiego tematu trzeba podejść w sposób zaplanowany. Powiem Państwu chwilę na temat statystyk, jeśli chodzi o apelacje, bardzo ciekawa kwestia. Powiem Państwu ogólnie, co musi być w apelacji, nad czym musicie zawsze pamiętać, nad czym zawsze się zastanowić. No i powiem o tych poszczególnych kwestiach praktycznych, które będą bardzo przydatne, jeśli chodzi o kazus. Ja oczywiście nie mogę Państwu powiedzieć, jak ten kazus powinien być rozwiązany. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo skorzystali z tego wykładu jako takiego wstępu, co jest praktycznie ważne. Więc jeżeli są rzeczy, o których się uczyliście na egzamin z KPC, o których nie powiem, to dlatego, że po prostu być może to nie ma w praktyce znaczenia. Pokażę Państwu też przykład. Dobrze, jeśli są Państwo ciekawi, a ja zawsze lubię statystyki, bo one bardzo, bardzo dobrze pokazują pewne zjawiska, to jako taką ciekawostkę mogę Państwu pokazać statystyki. Mam nadzieję, że widać to dokładnie. Jako ciekawostkę pierwszą muszę Państwu powiedzieć, że apelacja nie jest czymś, co zdarza się w każdej sprawie. Tak naprawdę apelacja to jest coś, co zdarza się w kilku procentach spraw. Tak, prawda jest taka, że zdecydowana większość spraw cywilnych kończy się w ogóle bez apelacji. System polski i tak jest bardzo przychylny stronom, będziemy o tym mówić zaraz. Natomiast jeżeli spojrzycie Państwo na statystyki apelacji, załóżmy, weźmy sobie rok 2020, bo tych spraw cywilnych w sądach przybywa, zwróćcie Państwo uwagę, że mówimy realnie o stu kilkudziesięciu tysiącach apelacji. To jest niewiele w porównaniu z około od 5 do 7 milionów spraw cywilnych każdego roku. Więc sami Państwo widzicie, że to nie jest rzecz, która jest codziennością w każdej sprawie. Sygnatura CA to jest sygnatura, która dotyczy, nazwijmy to, zwykłych spraw cywilnych. I proszę zwrócić uwagę na statystykę. Jeżeli złożono w 2020 99 tysięcy apelacji, to zwróćcie Państwo uwagę, że na kolejny rok zostało 36 tysięcy. To pokazuje, jaka jest, ile czasu w Polsce trwa rozpoznanie apelacji, czyli praktycznie w co trzeciej apelacji rozpoznanie jej trwa więcej niż rok. Jeżeli są Państwo ciekawi, czy tak naprawdę warto składać apelacje, ile apelacji wygrywa, a ile przegrywa, to zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli chodzi o wyroki zmieniające, czyli pozycję zmieniono albo pozycję uchylono lub uchylono i przekazano do sądu pierwszej instancji, to mamy około 16-17 tysięcy, natomiast oddalono 36. Czyli można powiedzieć, oprócz tego mamy z 5,5 tysiąca apelacji odrzuconych, 2200 postępowań umorzonych, czyli prawdopodobnie cofnięcie apelacji albo zawarcie ugody i inne załatwienia, to jest 1500 spraw. Czyli jeśli w 2020 sądy apelacyjne rozpoznały 62 tysiące spraw, to znaczy, że Państwa apelacja ma prawdopodobnie około 55-60%, że zostanie oddalona. A biorąc pod uwagę też statystykę odrzuceń,
No myślę, że szansa na wygranie apelacji w sądzie w Polsce to jest prawdopodobnie kwestia na poziomie 20-30% w zależności od postępowania. Sygnatura GA to jest sygnatura apelacyjna w postępowaniu gospodarczym. Tutaj myślę, że statystyki kształtują się podobnie. Jest oczywiście tych spraw mniej. UA to są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. IPA to są sprawy z zakresu prawa pracy. Widać, że z roku na rok liczba apelacji rośnie, natomiast jeśli prześledzicie Państwo sobie później na spokojnie statystyki, to szanse apelacji w Polsce naprawdę to nie są, to nie jest tak, że połowa apelacji wygrywa. Tak naprawdę większość apelacji przegrywa. Niemniej bardzo często jest tak, że klienci chcą apelację złożyć, żeby po prostu też skorzystać z szansy na korzystną zmianę rozstrzygnięcia pierwszej instancji. Tutaj w tamtym schemacie pokazałem Państwu apelacje rozpoznawane przez sądy okręgowe. Jest jeszcze statystyka spraw rozpoznawanych przez sądy apelacyjne. To też nie jest, można powiedzieć, że tutaj te proporcje, okres rozpoznawania jest bardzo zbliżony. Czyli mówiąc krótko, apelacja jest to proces w sensie załatwienia apelacji, który realnie w Polsce trwa prawdopodobnie pomiędzy 6 a 12-15 miesięcy, pewnie statystycznie. I niestety szansa na wygranie takiej apelacji statystycznie to jest prawdopodobnie 1 do 4 albo 1 do 5. Żeby jeszcze też nasze spotkanie w pewien sposób usystematyzować, pamiętajmy o tym, że proces jest pewnym procesem, to znaczy proces w sensie postępowanie cywilne jest procesem w sensie kilkunastu zdarzeń, które następują zgodnie z pewną ustaloną chronologią i porządkiem. I pierwszą rzeczą, która musi zaistnieć, jest pozew. W postępowaniu nieprocesowym będzie to wniosek o wszczęcie postępowania bądź też postanowienie o wszczęciu, jeżeli jest możliwe w ogóle wszczęcie danego postępowania nieprocesowego z urzędu. Następnie jest odpowiedź na pozew, wymiana pism procesowych i w postępowaniu z pozwu, czyli tym najczęstszym typie postępowania, mamy posiedzenie przygotowawcze, które jest bardzo rzadkie w praktyce. Może być posiedzenie niejawne, bo na przykład jest kwestia odrzucenia pozwu i jest ten najbardziej klasyczny przejaw rozpoznawania sprawy przez sąd, jest kwestia rozprawy. I w wyniku rozprawy może zapaść wyrok. Pamiętajcie Państwo, że istnieje jeszcze kategoria wyroku zaocznego, czyli takiego wyroku, gdzie pozwany się nie broni. I różnica jest taka, że wyrok zaoczny jest zaskarżany sprzeciwem. Sprawa po złożeniu sprzeciwu znowu trafia do sądu pierwszej instancji, a nie tak jak w apelacji do sądu instancji drugiej. Natomiast chodzi mi o to, żeby Państwo też mieli świadomość, że apelacja jest efektem już wcześniej trwającego postępowania. To ma duże znaczenie, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych prawnicy często, jeśli chodzi o kwestie procesowe, dzielą się na takich, którzy zajmują się pierwszą instancją, na przykład postępowaniem dowodowym, i takich, którzy skupiają się wyłącznie na kwestiach postępowań odwoławczych, apelacyjnych. To taka ciekawostka na marginesie, czyli wchodzimy w sytuację, gdzie postępowanie w pierwszej instancji kończy się, mamy orzeczenie sądu. Ponieważ mówimy o apelacji, nie o zażaleniu, to w postępowaniu procesowym będzie to wyrok, natomiast w postępowaniu nieprocesowym mogłoby to być postanowienie orzekające co do meritum. Natomiast jeśli mamy do czynienia z postanowieniami o charakterze proceduralnym, na przykład postanowienie o odrzuceniu pozwu,
Wtedy służy nam zażalanie, o którym dzisiaj nie mówimy. Więc jeśli mamy, załóżmy, wyrok pierwszej instancji, musimy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, następnie otrzymujemy odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i powstaje zagadnienie pod tytułem wniesienie apelacji. Czyli zawsze warto o tym pamiętać, bo na przykład po listopadzie 2019 nie jest w Polsce możliwe wniesienie apelacji, jeśli nie złożyliście Państwo wniosku o uzasadnienie wyroku. Jeżeli takiego wniosku nie złożyliście, kiedyś było to możliwe, to nie ma możliwości wniesienia apelacji i w takiej sytuacji sąd drugiej instancji odrzuci tą apelację jako niedopuszczalną. Jeśli chodzi o kwestie związane z podstawowe kwestie, jeśli chodzi o wniesienie apelacji. Oczywiście trzeba mieć żeby wnieść apelację, trzeba mieć legitymację. Nie będę tutaj wchodził szczegółowo w kwestie zdolności sądowej, zdolności procesowej. Natomiast to, co jest praktycznie, bo jeżeli ktoś już uczestniczył w postępowaniu w pierwszej instancji, no to zakładamy, że sąd pierwszej instancji z urzędu przecież musiał dokonać kontroli zdolności sądowej i zdolności procesowej strony. Pomijam już sytuację, gdzie ta ocena była błędna i na przykład jest zarzut nieważności postępowania. Skupiam się na najbardziej klasycznej sytuacji, czyli kwestia interesu prawnego we wniesieniu apelacji. To jest coś, czego oczywiście w żadnym kodeksie Państwo nie wyczytacie. Jest to koncepcja wypracowana przez orzecznictwo, czyli orzecznictwo przyjęło, że żeby złożyć apelację, trzeba mieć tak zwany gravamen, czyli orzeczenie, które skarżymy, dotknęło negatywnie nasze prawa lub obowiązki. Co więcej, chodzi o to, że sentencja rozstrzygnięcia dotyka naszych praw i obowiązków. Mogą Państwo powiedzieć, o czym Pan mówi? To jest klasyczna sytuacja, gdzie na przykład mieliście Państwo skomplikowany proces i na przykład kilka roszczeń w procesie. Sąd zdecydował się wydać wyrok częściowy. Zaskarżyliście Państwo apelacją taki wyrok częściowy i na przykład poddaliście, ponieważ nie byliście pewni, czy w tym wyroku częściowym rozstrzygnął sąd o którymś z roszczeń, zakreśliliście zakres zaskarżenia szerzej niż wynikałoby to wprost z treści wyroku. Więc w jakiejś części okaże się, że nie ma orzeczenia, które skarżycie i taka apelacja w części zazwyczaj na rozprawie zostanie odrzucona. Albo na przykład skarżycie Państwo wyrok, który jest częściowo dla Was korzystny, ale na przykład zgłosiliście roszczenie, pozwaliście o 700 tysięcy, sąd zasądził 400 tysięcy, oddalił w pozostałym zakresie. Czyli powinniście skarżyć część, w której sąd oddalił wasze roszczenie, natomiast w tym zakresie, gdzie zasądzono na waszą rzecz, nie macie gravamenu. Więc jeśli w treści apelacji wskażecie, że zaskarżacie cały wyrok, to znaczy, że w zakresie tych zasądzonych 400 tysięcy nie macie gravamenu i sąd w tym zakresie powinien apelację odrzucić. To jest ważna kwestia, bo jeżeli sąd odrzuca, no to oczywiście przepada część opłaty od apelacji i być może będziecie musieli Państwo, znaczy musieli, klient będzie musiał ponieść koszty postępowania właśnie w zakresie związanym z odrzuceniem, bo niepotrzebnie wnosiliście apelację w tej części, w której nie mieliście gravamenu. Czyli to jest najczęściej problem z gravamenem jest wtedy, kiedy albo wyrok powinien być uzupełniony przez pierwszą instancję, a wy mimo to go zaskarżyliście, albo częściowo był dla was korzystny i wy po prostu skarżycie więcej niż część, która jest dla was niekorzystna. Rzadka sytuacja, ale wbrew pozorom warto o tym pamiętać. Na przykład jest bardzo problematyczna kwestia, czy można wnieść apelację od korzystnego wyroku, jeśli nie zgadzamy się z treścią uzasadnienia i tutaj raczej przyjmuje się, że gravamenu nie ma, bo decyduje sentencja
wyroku. Jeśli chodzi o kwestie formalne, jeszcze związane z apelacją, to oczywiście jest kwestia terminów, opłat i wymogów konstrukcyjnych. Jeśli chodzi o kwestie legitymacji, to tutaj warto, żeby powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, jeśli chodzi o składanie apelacji, nie ma w Polsce w ogóle przymusu adwokacko-radcowskiego. Przy skardze kasacyjnej tak, ale przy apelacji nie. W apelacjach karnych w pewnym zakresie jest przymus, więc to jest znacząca różnica, jeśli chodzi o sprawy cywilne. Jeśli chodzi o katalog podmiotów, które posiadają legitymację do wniesienia apelacji, to oczywiście to strony, interwenient uboczny, tutaj nie będę może wnikał w kwestii gravamenu po stronie interwenienta ubocznego, prokurator i te wszystkie podmioty, które są uprawnione, mają te same uprawnienia co prokurator w postępowaniu cywilnym, czyli na przykład rzecznik praw dziecka, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik konsumentów, inspektor pracy i tak dalej. To są podmioty, do których zgodnie z KPC stosuje się uprawnienia dotyczące uprawnienia prokuratora dotyczące możliwości występowania w postępowaniu cywilnym. Jeśli chodzi o gravamen, to oczywiście tutaj macie Państwo postanowienia Sądu Najwyższego, które właśnie dokładnie tego dotyczą, mogą się Państwu kiedyś przydać. Bardzo ciekawe jest postanowienie z 2016 o tym, że interes prawny w zaskarżeniu orzeczenia określany mianem gravamen oznacza zatem pokrzywdzenie polegające na niekorzystnej dla strony różnicy między zgłoszonym przez nią żądaniem a sentencją orzeczenia wynikającej z porównania zakresu żądania i treści rozstrzygnięcia. Czyli dokładnie to, o czym mówiłem. Jeżeli sentencja nie jest dla mnie niekorzystna, to w uproszczeniu zapewne nie mam gravamenu. Kwestia terminów. Wniosek o uzasadnienie oczywiście składa się w terminie tygodniowym od kwestii ogłoszenia wyroku. W pewnych sytuacjach, kiedy wyrok doręcza się z urzędu, na przykład kiedy strona jest tymczasowo aresztowana, to w takim wypadku wniosek o uzasadnienie biegnie od doręczenia wyroku. Tak samo jeśli teraz w ramach tych regulacji specjalnych covidowych też wyrok może zapaść na posiedzeniu niejawnym, to też tydzień od doręczenia wyroku, od doręczenia sentencji można zgłosić wniosek o uzasadnienie. W takim wypadku sąd powinien w ciągu 2 tygodni, jeśli chodzi o złożenie prawidłowego uzupełnionego wniosku, powinien w ciągu 2 tygodni napisać uzasadnienie, czego zazwyczaj nie robi. Z tego tytułu jedyną konsekwencją, jaka dotyka sąd, to to, że jeżeli dłużej uzasadnia niż termin ustawowy, to wtedy my mamy dłuższy termin na apelację. Czyli zamiast 2 tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem, który jest zasadniczym terminem, to w przypadku, jeśli sąd długo uzasadniał, to jest to termin 3-tygodniowy. To jest ciekawe, bo tak naprawdę strona, żeby napisać apelację, ma 2 tygodnie, po czym sąd drugiej instancji potrzebuje 1,5 roku, żeby tą apelację rozpoznać. No ale to jest wbrew pozorom w wielu krajach zachodnich termin na wniesienie apelacji jest znacznie dłuższy niż 2 tygodnie, bo po prostu uważają, że to jest na tyle wymagający środek prawny, że jednak trzeba na to sporo czasu. Jeżeli się zdarzyło, że z jakichś powodów nie dokonaliśmy w terminie czynności procesowej, na przykład nie wnieśliśmy apelacji albo wniosku o uzasadnienie, oczywiście możemy wnosić o przywrócenie terminu. Wtedy mamy tydzień od ustania przyczyn uchybienia terminowi. Oczywiście, jeżeli wnieśliśmy apelację po terminie, sąd ma obowiązek odrzucić naszą apelację. To jest ważna kwestia.
Jeśli chodzi o ważną kwestię, już taką bardziej konstrukcyjną, czyli WPZ, czyli wartość przedmiotu zaskarżenia, tymczasem w pierwszej instancji funkcjonuje pojęcie wartości przedmiotu sporu. Jeśli chodzi o WPZ, może się różnić od WPS-u. Na przykład może być tak, że skarżymy tylko część wyroku. Pozwaliśmy 700 tysięcy, wygraliśmy 400, w zakresie 300 tysięcy apelujemy, WPZ wtedy będzie wynosił 300 tysięcy, będzie niższy niż WPS. Może być WPZ może być wyższy od WPS-u, na przykład w trakcie postępowania rozszerzyliśmy powództwo na przykład o kolejne faktury. Tutaj oczywiście nie wnikam w ograniczenia w postępowaniu gospodarczym, jeśli chodzi o modyfikację przedmiotową powództwa, albo może być równy WPS. Wbrew pozorom jest to kwestia, na której można się wywrócić, bo potem może się okazać, że myśleliśmy, że zaskarżamy tą całą część oddaloną, a na przykład sąd nam powie, że źle określiliśmy WPZ i zaskarżyliśmy zamiast 300 tysięcy, tak jak chcieliśmy, na przykład błędnie określiliśmy tą wartość jako 30 tysięcy i być może w zakresie 270 tysięcy apelacji nie wnieśliśmy, jest na przykład prawomocne oddalenie. To jest oczywiście wymóg formalny, jeżeli Państwo tego nie spełniają, sąd wezwie Państwa do uzupełnienia, jeżeli nie uzupełnicie, odrzuci apelację. I oczywiście druga instancja też może sprawdzić wartość przedmiotu sporu, czy tutaj formalnie wartość przedmiotu zaskarżenia wskazaną w apelacji i może na przykład oznaczyć inną wartość, czyli Państwo zaskarżyli i określili wartość jakiegoś roszczenia niepieniężnego na 100 tysięcy, a druga instancja mówi nieprawda, 150 tysięcy opłata od 150 tysięcy, a nie od 100. Jeśli chodzi o opłatę, na szczęście nie ma już przepisów, które z powodu źle uiszczonej opłaty powodowały odrzucenie apelacji bez wzywania do uzupełnienia. W chwili obecnej, nawet jeśli nie opłacimy opłaty, a opłacimy ją w złej wysokości, to i tak sąd drugiej instancji ma obowiązek nas wezwać do uzupełnienia. Jeśli oczywiście nie uzupełnimy, to odrzuci apelację, ale nie ma takiego pola minowego, jak w pewnym momencie było, że wystarczyło pomylić się o złotówkę w opłacie i apelacja była odrzucana. Generalnie w Polsce funkcjonuje zasada apelacja równa się opłata do apelacji równa się opłacie od pozwu, czyli albo będą to schodki w zakresie do 20 tysięcy, powyżej 20 tysięcy mamy 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie więcej niż 200 tysięcy złotych. Zawsze, jeżeli macie Państwo jakieś wątpliwości, warto sięgnąć do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ta ustawa też ma mnóstwo różnych wyjątków, szczegółów, więc zawsze warto zobaczyć. Jest też kategoria opłaty podstawowej, czyli takie opłaty, kiedy nie ma opłaty stałej lub stosunkowej. Rzadka sytuacja to na przykład może być kwestia, kiedy strona jest zwolniona od kosztów sądowych. Jeśli chodzi o samą kwestię opłaty, no to tutaj z punktu widzenia apelacji, to zazwyczaj nie oczekujemy od Państwa, żeby Państwo załączali fikcyjne potwierdzenie przelewu. Po prostu wystarczy, jeżeli Państwo w załącznikach wymienicie potwierdzenie przelewu opłaty sądowej. Generalnie zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości albo można uiścić to w sposób bezgotówkowy i jest to najczęstszy sposób uiszczania. Można też dokonać płaty gotówkowej.
teoretycznie w kasie sądu sąd powinien przyjąć taką wpłatę. No i jest w pewnym bardzo ograniczonym zakresie jeszcze możliwość uiszczenia w formie znaków opłaty sądowej. Szczerze mówiąc, ani wpłaty gotówkowej, ani zapłaty w znakach nie widziałem od wielu, wielu lat. Najczęstszą sytuacją jest opłata, jest po prostu przelew bankowy, no i wtedy ten przelew powinien nastąpić na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego do podjęcia czynności procesowej, czyli z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej lub sądu, za którego pośrednictwem zgodnie z obowiązującymi przepisami wnosi pismo podlegające opłacie sądowej. Ponieważ w chwili obecnej można wnieść apelację bezpośrednio do sądu drugiej instancji, to czy zapłacicie Państwo na rachunek sądu pierwszej instancji za pośrednictwem którego powinniście wnieść apelację, czy zapłacicie bezpośrednio do drugiej instancji, nie ma to znaczenia. Ważne, żebyście zlecili przelew przed upływem terminu do wniesienia apelacji, żeby koniec końców pieniądze trafiły na konto sądu. Jeśli chodzi o sposób wniesienia apelacji, to oczywiście tym zasadniczym sposobem jest wniesienie za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Ale jako ciekawostka, KPC pozwala wnieść apelację bezpośrednio do sądu drugiej instancji. To wynika z tego, że teraz kontrolę formalną sprawuje wyłącznie sąd drugiej instancji. Jeśli się zdarzyło, że Państwo wnieśli apelację do sądu drugiej instancji, to w takim wypadku sąd drugiej instancji nie przekazuje apelacji do pierwszej instancji, tylko prosi o przesłanie akt. My oczywiście w ramach konkursu oczywiście zakładamy, że skoro obie formy są dopuszczalne, to są możliwe. Natomiast szczerze mówiąc, w związku z wieloletnią praktyką i z naszego doświadczenia, to oczywiście wnosimy zawsze za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, czyli to będzie taka formułka, jak tutaj na slajdzie, Sąd Apelacyjny w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie. Nie macie Państwo obowiązku formułować, jaki to jest wydział, adresu sądu, czy trybu, czy sygnatury, pod jaką będzie rozpoznana sprawa w sądzie apelacyjnym. Ważne jest to, żeby zaadresować do właściwego sądu. To wbrew pozorom ma duże znaczenie, bo jeżeli nie wskażecie sądu apelacyjnego, no to jest to brak konstrukcyjny, który prowadzi do odrzucenia apelacji, ponieważ sąd uznaje w takim wypadku, że no niestety to nie jest apelacja, tylko być może pismo procesowe albo zażalenie poziome. W związku z tym oznaczenie sądu drugiej instancji jest bardzo ważne. Tak naprawdę nie musimy też określać, czy za pośrednictwem 25 Wydziału Cywilnego na ulicy Alei Solidarności, bo może fizycznie po prostu zaniesiemy apelację, natomiast świadectwem staranności i praktyki jest wskazanie dokładnie wydziału i adresu sądu pierwszej instancji po to, żeby na przykład sekretariat mógł właściwie zaadresować kopertę zawierającą apelację. Teoretycznie, tak jak mówiłem, no może się zdarzyć, że zaniesiemy po prostu fizycznie do sądu okręgowego apelacji, nie musielibyśmy wskazywać właściwego wydziału czy właściwego adresu, natomiast oczywiście musimy wskazać właściwą sygnaturę. I tutaj, jeśli chodzi o wymogi konstrukcyjne, to mamy dwa elementy. Jeden to są elementy, które dotyczą każdego pisma procesowego, a drugie to są elementy, które dotyczą wyłącznie apelacji. Czyli te wymogi, które wynikają, jak Państwo widzą, z artykułu 368
KPC. Kiedyś było to pole minowe, ponieważ jeśli nie było spełnionych pewnych wymogów formalnych, sąd bez wzywania do uzupełnienia miał obowiązek odrzucić apelację. Takich brutalnych rozwiązań już nie ma, natomiast jeśli przygotowujecie Państwo apelację, to musicie brać pod uwagę zarówno 126 KPC, jak i 368 KPC. Jeżeli Wasza apelacja nie spełnia tych wymogów, sąd wezwie do uzupełnienia i potem, jeżeli nie uzupełniliście, apelację odrzuci, więc naprawdę nie warto tutaj popełniać błędów. Czyli tak jak w każdym piśmie procesowym, oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, tak? Czyli wnosimy na przykład do sądu apelacyjnego w Warszawie. Powinny być określenia imion i nazwisk lub nazwy stron, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Co prawda numer PESEL jest wymogiem formalnym jedynie na etapie pozwu, ale bardzo często widzę, że nawet w apelacjach ten numer PESEL czy numer KRS strony jest podany. Naprawdę takiego formalnego nie ma, natomiast często ludzie tak piszą apelacje. Jeśli chodzi o oznaczenie rodzaju pisma, to oczywiście określenie apelacja, osnowę wniosku lub oświadczenia, czyli my to nazywamy petitum, czyli to, co jest najważniejsze w piśmie. Jeśli mamy kwestię rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia, to wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, czyli pisząc apelację. Jeżeli na przykład formułujemy wniosek na przykład o objęcie zakresem rozpoznania także postanowienia niepodlegającego zażaleniu w drodze odrębnego zażalenia, to w takim wypadku powinniśmy też wskazać, jakie dowody za tym przemawiają, jakie fakty. Podpis strony w prawie polskim może sąd doręczać wyrok z uzasadnieniem za pośrednictwem portalu informacyjnego w drodze elektronicznej, ale jak na razie samą apelację zawsze fizycznie podpisujemy i składamy. To jest ważna kwestia, bo jeżeli na przykład przez pomyłkę włożyliście Państwo do koperty wydruk niepodpisany, sąd wezwie Was do uzupełnienia. Tak samo jeżeli do koperty włożyliście zamiast oryginalnie podpisanej apelację, egzemplarz, kopię takiego dokumentu, no to też sąd ma obowiązek wezwać Was do uzupełnienia braków formalnych, no i pismo powinno zawierać wymienienie załączników. Natomiast apelacja dodatkowo, po pierwsze, powinna zawierać oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona. I zazwyczaj ja praktykuję takie rozwiązanie, że wskazuję wyrok z dnia takiego i takiego. Wskazuję też sygnaturę wydany przez na przykład Sąd Okręgowy 25 Wydział Gospodarczy i musimy wskazać, czy jest zaskarżony w całości lub w części. Zazwyczaj skarżymy w całości. W takich sytuacjach, gdzie częściowo wygraliśmy, to oczywiście będzie zaskarżenie co do części, ponieważ 99% wyroków opiera się na punktach, czyli w punkcie pierwszym zasądza 400 tysięcy, w punkcie drugim oddala w pozostałym zakresie, no to wystarczy, że wskażemy, że zaskarżamy w części, to znaczy co do punktu drugiego. Tu pamiętacie Państwo te uwagi dotyczące grawamentu. Następnie KPC wymaga zwięzłego przedstawienia zarzutów. I tutaj ja Państwu przedstawię, jaką koncepcję od lat stosuję, czyli przedstawiam przepis, który moim zdaniem został naruszony. Przedstawiam jedno zdanie, w jaki sposób został naruszony, natomiast szerzej zarzuty rozwijam w uzasadnieniu i uzasadnienie zarzutów jest czymś, co powinno się znaleźć w apelacji.
No i są dwie bardzo ważne rzeczy. Nowe fakty lub dowody. I tutaj o tym wspomnę później, ale generalnie jeśli chodzi o nowe dowody, to mamy tutaj dość daleko idące ograniczenia, czyli po prostu sąd może oddalić wniosek o przeprowadzenie dowodu, który mógł być przeprowadzony przed sądem pierwszej instancji, no chyba, że potrzeba powołania powstała później, czyli na przykład dany dowód nie był potrzebny, dopiero w świetle uzasadnienia strona uznała, że warto go przywołać. Czasami zdarza się tak, że dowód powstanie po wydaniu wyroku pierwszej instancji. I wtedy też oczywiście sąd, w takim wypadku sąd rozważy, czy dowód jest potrzebny dla rozstrzygnięcia sprawy, ale nie może powiedzieć, że z przyczyn formalnych w ogóle tego dowodu nie dopuszcza, no bo sąd nie miała przecież możliwości powołania tego w trakcie postępowania. Ja tu nie wnikam w kwestie orzekania ponad żądanie i podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Tutaj tylko Państwu sygnalizuję, że to jest generalnie można powiedzieć, że co do zasady pewnie kilka razy jedynie w życiu spotkacie się z taką sytuacją, kiedy w apelacji będziecie przedstawiać szerszą podstawę faktyczną rozstrzygnięcia niż pierwsza instancja, albo będziecie no, powoływali nowe dowody, to może częściej, ale tutaj no, to są sytuacje, gdzie zazwyczaj przedmiot postępowania w pierwszej instancji jest przedmiotem orzekania przez drugą instancję i oczywiście w apelacji powinien być wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia, czyli na przykład wnosicie Państwo o zmianę co do punktu drugiego, żeby przez zasądzenie na rzecz powoda także kwoty 400 tysięcy, co do której sąd pierwszej instancji oddalił powództwo. Tym wnioskiem oczywiście druga instancja nie jest związana, ale jest to wymóg formalny, więc musicie taki wniosek złożyć w treści apelacji. Jeżeli takiego wniosku nie ma, jest to brak formalny. Tutaj jeszcze z takich jeszcze bardzo ważnych kwestii. Otóż generalnie może tu już wybiegnę troszeczkę także w przyszłość, ale generalnie nasz system prawny bazuje na pojęciu tak zwanej apelacji pełnej. Na czym polega to założenie? Założenie jest takie, że sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę na nowo. Nie jest to takie znowu powszechne, bo na przykład w większości systemów anglosaskich apelacja jest sformalizowanym środkiem prawnym. Wiecie Państwo, na czym polega różnica pomiędzy skargą kasacyjną a apelacją? Bo w Polsce skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia właśnie dlatego, że mamy system apelacji pełnej. Po prostu sąd drugiej instancji na nowo rozpoznaje sprawę. Nie, że rozpoznaje sprawę co do podstaw apelacyjnych. Jeżeli Państwo wczytali uważnie KPC, to pewnie zwrócili Państwo uwagę, że Sąd Najwyższy, jak rozpoznaje skargę kasacyjną, to rozpoznaje ją w granicach podstaw kasacyjnych. Czyli jeżeli strona wskazała konkretne naruszenie, to Sąd Najwyższy się tym zajmuje. Nawet jeśli Sąd Najwyższy widziałby możliwość postawienie innego zarzutu, to nie może wyjść poza zakres zaskarżenia i podstaw. Natomiast w przypadku apelacji mamy system apelacji pełnej. Pierwszym efektem, znaczy pierwszym przejawem tego jest oczywiście to, że sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji. I oczywiście z urzędu zawsze bierze nieważność postępowania. Co to znaczy rozpoznaje w granicach apelacji? To znaczy, że jeżeli w apelacji napisaliście chociażby w ostatnim zdaniu, że
sąd błędnie na przykład oddalił wniosek o przesłuchanie Jana Nowaka, to już jest zarzut podniesiony w apelacji i sąd tym zarzutem powinien się zająć. Czyli nawet jeśli nie do końca dobrze sformułowaliście zarzuty, czyli tą część petitum, to i tak sąd rozpoznaje sprawę w granicach apelacji. Oczywiście jest kwestia bardzo istotna, rozróżnienie pomiędzy zarzutami procesowymi a zarzutami materialno-prawnymi. Tu jest bardzo ważna uchwała Sądu Najwyższego, która oddaje istotę apelacji pełnej. Sąd drugiej instancji nie jest związany z zarzutami naruszenia prawa materialnego. Wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego. Czyli mówiąc krótko, jeżeli wnieśliście Państwo apelację i w tej apelacji nie napisaliście o naruszeniu na przykład artykułu 65 KC, który jest przepisem materialno-prawnym dotyczącym wykładni umów, to mimo to sąd drugiej instancji, rozpoznając sprawę, może powiedzieć, że pierwsza instancja źle zastosowała ten przepis i na przykład zmienić wyrok. To jest kwestia, która czasami zaskakuje strony. Patrzą na apelację przeciwnika, mówią, ta apelacja jest słaba, nic nie napisał na temat prawa materialnego, ale i tak jak sąd dostrzeże takie naruszenie, to może apelację uwzględnić i na przykład wyrok zmienić. To są tak zwane niespodzianki w drugiej instancji. W krajach anglosaskich w większości systemów takie rozstrzygnięcie nie byłoby możliwe. Nie powołał artykułu 65 KC, nie ma o czym rozmawiać. W Polsce jest oczywiście zasada apelacji pełnej, natomiast jeśli chodzi o przepisy procedury, muszą być one przywołane naruszenie przepisów procedury musi być przywołane w apelacji. Czyli jeżeli Państwo w apelacji nie zarzuciliście sądowi, że błędnie oddalił wniosek o przesłuchanie Jana Nowaka i przyjdziecie na rozprawę apelacyjną i powiecie, a to wszystko dlatego, że sąd błędnie oddalił wniosek o przesłuchanie świadka Jana Nowaka, to sąd drugiej instancji wtedy zwróci Państwu uwagę, że niestety nie był to zarzut podniesiony w apelacji, w związku z tym druga instancja nie będzie się tym zajmować. Warto też pamiętać, że jeżeli mamy do czynienia ze sprawą, gdzie jest fachowy pełnomocnik, to oczywiście jeżeli sąd pierwszej instancji popełnił jakieś naruszenie procedury, to powinien był fachowy pełnomocnik zgłosić zastrzeżenie do protokołu. Jeżeli tego nie uczynił, to oczywiście w apelacji nie może skutecznie podnosić naruszenia takiego przepisu procedury, no chyba, że mamy do czynienia z nieważnością postępowania. Czyli generalnie dobra rada praktyka, skupiać się zawsze na zarzutach naruszenia procedury, zarzuty naruszenia prawa materialnego. Oczywiście trzeba przedstawiać, ale jeśli popełnimy tutaj jakiś błąd, coś pominiemy, to teoretycznie nie jest jeszcze wszystko stracone. Sąd oczywiście jest związany z zakresem zaskarżenia. I to jest o tyle ważne, że tak jak powiedziałem, no to jest kwestia, co tak naprawdę skarżymy. Czyli jeżeli zarzut dotyczy części, gdzie wygraliśmy i nie apelowaliśmy, no to oczywiście nie będzie to miało znaczenia z punktu widzenia zakresu zaskarżenia. Czyli pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć, co tak naprawdę nie pasuje mi w roku. I następnie, jak już przechodzę do zarzutów, to muszę się zastanowić, czy to jest przepis proceduralny. Jeżeli proceduralny, pytanie, czy był zgłoszone zastrzeżenie do protokołu, a jeżeli mamy do czynienia z naruszeniem przepisów materialno-prawnych, to oczywiście powinniśmy je przedstawić, ale w ostateczności
sąd drugiej instancji będzie mógł tymi zarzutami, nawet naszymi, przez nas niepodniesionymi w apelacji, się zająć. Jeśli chodzi o kwestię, co to są dokładnie zarzuty, to tutaj KPC, w przeciwieństwie na przykład do kodeksu postępowania karnego, nie narzuca, jakiego rodzaju mogą być przyczyny odwoławcze. KPK rozróżnia bezwzględne, względne przyczyny odwoławcze. W przypadku KPC nie ma takiego rozróżnienia, nie ma takiej zasady. Natomiast my z punktu widzenia praktyki rozróżniamy zarzuty naruszenia prawa materialnego, zarzuty naruszenia prawa procesowego i zarzuty co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, chociaż bardzo często te zarzuty co do podstawy faktycznej są de facto podciągane pod zarzuty naruszenia prawa procesowego. Dlaczego taki dodatkową taką grupę wyróżniamy? Bo w chwili obecnej przepisy dotyczące apelacji wymagają, żeby w przypadku zarzutów co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia wskazywać fakty ustalone przez pierwszą instancję niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, czyli sąd pierwszej instancji ustalił, że jakieś oświadczenie zostało złożone, a w rzeczywistości nie zostało złożone, lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd pierwszej instancji. Czyli na przykład dla skuteczności odstąpienia był istotny fakt, czy wcześniej wezwano drugą stronę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia i sąd pierwszej instancji nie ustalił, czy do takiego wezwania doszło, a na przykład stwierdził, że skutecznie odstąpiono. Więc tutaj to jest o tyle ważne, że apelacja, właśnie to też jest bardzo ważna kwestia, apelacja tak naprawdę nie powinna służyć polemice z rozstrzygnięciem pierwszej instancji, czyli apelacja to nie jest powiedzenie, a ja uważam inaczej, tylko apelacja powinna służyć temu, że pokazuję, jak powinien był sąd pierwszej instancji się zachować, jak powinien działać i czego nie zrobił. Czyli ja tu nie jestem tylko i wyłącznie trybunem strony, którą reprezentuję, nie przedstawiam tylko i wyłącznie wersję, która jest dla niej korzystna, tylko staram się zachować obiektywizm i mówię, jest pewna logika, pewna procedura, którą powinien podążać sąd pierwszej instancji i ta procedura uwidoczniona w KPC i z jakichś powodów sąd pierwszej instancji tej procedury nie zachował. W związku z tym przedstawiam takie, a nie inne zarzuty. Nie wiem dlaczego, ale. Z jakichś dziwnych powodów nie chcę się załadować kolejny slajd. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o naruszenie prawa materialnego, to możemy mieć albo do czynienia z błędem subsumpcji, czyli niewłaściwego zastosowania przez sąd normy prawnej, czyli na przykład sąd prawidłowo, właśnie to też jest bardzo ważna rzecz praktyczna. Otóż generalnie większość sędziów uważa, że zarzuty prawa materialnego należy formułować wtedy, kiedy nie kwestionujemy podstawy faktycznej rozstrzygnięcia albo naruszenia procedury. Czyli jest pewna hierarchia, czyli gdzie zarzuty prawa materialnego są ostatnim akordem. Ja nie jestem takim purystą i uważam, że można formułować zarzuty w taki sposób, gdzie stwierdzam, że sąd na przykład błędnie ustalił stan faktyczny, a nawet w tym błędnie ustalonym stanie faktycznym nie dokonał prawidłowej subsumpcji, bo bardzo często zdarza się,
że przedstawiamy szereg dowodów, sąd część wniosków dowodowych oddala i my to kwestionujemy, bo mówimy, że trzeba było tych świadków przesłuchać, żeby mieć właśnie pełny materiał dowodowy, ale nawet jeśli przeczytać to, co sąd ustalił w oparciu o zeznania pozostałych świadków, tych, których nie oddalił, to i tak widać, że nie było na przykład podstaw do uwzględnienia powództwa. Więc tutaj czasami zdarza się, że nasza argumentacja i nasze zarzuty w apelacji mają charakter, można powiedzieć, kilku linii obrony, schodkowy, tak? Czyli generalnie uważam, że na przykład sąd popełnił błąd proceduralny, na przykład nie dopuścił dowodu zeznań świadka Jana Kowalskiego, ale tak na dobrą sprawę, nawet gdyby i to było złe, ale nawet jeśli by wziąć pod uwagę zeznania tych świadków, którzy zeznawali, to i tak widać, że na przykład do skutecznego odstąpienia od umowy nie doszło, w związku z tym sąd nie miał prawa zasądzać na przykład kary umownej za odstąpienie od umowy. No i tutaj jest taki przykład właśnie takiej schodkowej argumentacji, zaraz o niej powiem, natomiast jeśli chodzi o prawo materialne, to zazwyczaj albo jest błąd subsumpcji, czyli mówimy, prawidłowo ustaliłeś stan faktyczny, ale na przykład zastosowałeś nieprawidłowy przepis, bo na przykład nie uwzględni, na przykład zastosowałeś przepis dotyczący odsetek maksymalnych, a przecież ustawa w tym przypadku nie pozwala na zastosowanie tego przepisu. Doszło do błędnej wykładni. To jest bardzo częsta sytuacja w sporach kontraktowych, gdzie na przykład zarzucamy, że sąd błędnie zinterpretował na przykład przepis dotyczący danego typu kontraktu i na przykład uważamy, że z tego zdania wynikają zupełnie inne, z tego zdania przepisów wynikają zupełnie inne wnioski, albo sąd oparł rozstrzygnięcie na nieobowiązującej normie prawnej. Bardzo często sytuacja w przypadku naruszeń przepisów międzyczasowych, albo doszło do pominięcia normy prawnej, która powinna być zastosowana na skutek błędnego przyjęcia, że nie obowiązuje. Tak między Bogiem a prawdą naruszenie prawa materialnego jest rzadko naprawdę naruszenie prawa materialnego jest samodzielnym zarzutem. Zazwyczaj towarzyszy naruszeniu procedury i tak naprawdę 80 kilka procent apelacji to w ogóle tak naprawdę skupiają się na albo podstawie faktycznej rozstrzygnięcia, albo na naruszeniu procedury. Naprawdę sytuacja, gdzie mamy tylko i wyłącznie zarzut naruszenia prawa materialnego, jest bardzo, bardzo rzadką sytuacją i to też Państwo zobaczycie w kazusie, że tak naprawdę pewnie będziecie łączyć zarzuty naruszenia procedury z zarzutami naruszenia prawa materialnego. Natomiast jeśli chodzi o procedurę, to z punktu widzenia prawa polskiego nie ma katalogu sformalizowanych naruszeń, czyli w żaden sposób ustawodawca nie reguluje, co jest, w jaki sposób prawo procesowe może być naruszane. I tutaj może być każde naruszenie procedury, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania. To jest też efekt konstrukcji gravamen i pracy orzecznictwa, czyli dobrze, zrobił sąd pierwszej instancji źle, nie wykonał pewnego obowiązku procesowego, ale teraz pokaż mi, w jaki sposób to mogło mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. To są oczywiście też sytuacje nieważności postępowania. Najbardziej doniosłą praktycznie jest sytuacja pozbawienia strony możliwości obrony jej praw. Natomiast generalnie, powiedzmy sobie szczerze, bardzo, bardzo rzadko się Państwo z takim zarzutem w rzeczywistości spotkają.
Natomiast dość częstą sytuacją jest niewyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy, czyli nierozpoznanie istoty sprawy. Jest to jedna z sytuacji, która pozwala sądowi drugiej instancji uchylić wyrok do ponownego rozpoznania i częstą sytuacją jest sprzeczność pomiędzy ustaleniami sądu a materiałem zebranym w sprawie, czyli sąd słusznie przeprowadził dowody, ale absolutnie błędnie wyciągnął z tego wnioski. Czyli świadkowie mówili, że na przykład pozwany przyznał, że jest dłużnikiem, czyli dokonał uznania niewłaściwego długu, a sąd wbrew treści zeznań świadków, w treści uzasadnienia wskazuje, że sąd uznał, że świadkowie nie potwierdzili, żeby pozwany w jakikolwiek sposób przyznał, że jest dłużnikiem po wodach, więc do uznania nieprawidłowego w ogóle nie mogło dojść. I to jest przykład takiej sprzeczności pomiędzy treścią dowodów a ustaleniami sądu, czyli mamy tutaj do czynienia z naruszeniem procedury. No i tutaj akurat mamy taki przykład, mam nadzieję, że będzie go dobrze widać. I tu są na przykład naruszenia artykułu 233 poprzez paragraf 1 KPC, czyli kwestia wszechstronnej oceny dowodów, bardzo często przywoływana podstawa apelacyjna, naruszenie poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów dokonanej wybiórczo w sposób niewszechstronny oraz przez pominięcie stanowiska zleceniodawcy zaprezentowanego w załączonych do odpowiedzi na pozew dokumentach, z których w sposób jednoznacznie wynika, że należności, których żąda powód, pozostają sporne, na przykład. Albo naruszenie artykułu 233, paragraf 1 przez dokonanie dowolnej, sprzecznej z zasadami logiki i doświadczenia życiowego oceny zebranego materiału dowodowego, w szczególności zeznań konkretnego świadka i przyjęcie, że pozwany nie wypłacał wynagrodzenia powodowi w sytuacji, gdy fakt ten nie powinien być ustalany w oparciu o zeznania świadków, a w zgromadzonych w aktach dokumentach brak dokumentów, które wskazywałyby na tą okoliczność, albo naruszenie artykułu 227 poprzez pominięcie dowodów zeznań konkretnych świadków, podczas gdy te zeznania były istotne, mogły ujawnić istotne dla rozstrzygnięcia sprawy fakty, co spowodowało wadliwe ustalenie przebiegu zdarzenia. Czyli widzicie Państwo, byli ludzie, których można było przesłuchać, powiedzieliby o istotnych kwestiach z punktu widzenia przedmiotu sporu. Sąd ich nie przesłuchał i wskutek tego błędnie ustalił, że na przykład coś się stało, kiedy ci świadkowie byli właśnie na okoliczność taką, że jakieś zdarzenie, jakiś fakt się tak naprawdę na przykład nie wydarzył. I takim częstą sytuacją, na przykład w przypadku pominięcia przez sąd wniosku o przeprowadzenie opinii biegłego, jest naruszenie artykułu 227 w związku z artykułem 235 ze znaczkiem 2 i tutaj będzie paragraf 1 punkt 2 w związku z artykułem 278 paragraf 1 KPC poprzez wadliwe pominięcie wniosku dowodowego o przeprowadzenie opinii biegłego sądowego celem ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda powstałego w następstwie wypadku, co doprowadziło do uniemożliwienia oszacowania szkody, albo naruszenie artykułu 327, paragraf 1, znaczkiem 1, paragraf 1 KPC, bardzo często przywoływane naruszenie poprzez wadliwe sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia polegające na niewskazaniu dowodów, którym sąd dał wiarę i przyczyn, dla których dowodom w postaci zeznań świadków pani Jasnej i pana Cichego wiary odmówił. Bardzo często jest to w
jest taki zarzut formułowany, bo de facto najczęściej błędy po stronie sądu pierwszej instancji dotyczą właśnie postępowania dowodowego i jakby z tego postępowania dowodowego powinien sąd pierwszej instancji wytłumaczyć się w uzasadnieniu wyroku w ramach podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Jeśli tego nie robi, czyli pominął jakieś ważne dowody, nie napisał dlaczego, na przykład o zeznaniach świadka pana Cichego w ogóle nie napisał w uzasadnieniu, no to znaczy, że jest to uzasadnienie wadliwe i sąd drugiej instancji może powiedzieć, że na przykład uzasadnienie wymyka się kontroli sądu odwoławczego i z tego powodu tylko może uchylić wyrok. No i bardzo częstą kwestią jest też kwestia zarzutu dotyczącego podstawy prawnej wyroku. W uzasadnieniu sąd oczywiście też powinien wyjaśnić podstawę prawną rozstrzygnięcia i jednym z częstych zarzutów jest naruszenie artykułu 327 znaczkiem 1 paragraf 1 punkt 2 KPC, czyli sporządzenie uzasadnienia wyroku bez dokładnego wyjaśnienia podstawy prawnej. I na przykład to jest częsta sytuacja taka, gdzie sąd powołuje się, że jakiś przepis na przykład w tym wypadku powodował, że nasze roszczenie przedawniło się wcześniej, ale nie wskazuje przepis jakiej ustawy i który dokładnie. I to jest, to będzie na przykład przesądzało wadliwości rozstrzygnięcia. Znaczy, jeśli chodzi o taką ważną rzecz, tak naprawdę KPC nie wymaga określonej kolejności, ani określonego porządku. Na przykład kiedyś byłem na aplikacji i funkcjonował taki wzór pism procesowych sporządzony w Krakowie, gdzie na przykład wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji znajdował się na końcu apelacji. Nie jest to zabronione. Przecież KPC nie mówi o tym, że to musi być w petitum, czyli w tej części początkowej apelacji, gdzie się utarło, że wskazujemy, co zaskarżamy, co zarzucamy i o co wnosimy. To jest po prostu efekt praktyki. Ja tak robię, myślę, że 99% kolegów też tak robi. Natomiast formalnie rzecz biorąc, równie dobrze mogą Państwo wniosek o zmianę przedstawiać na końcu, formułując pewien wywód myślowy i na końcu przedstawiając wnioski, czyli co z tego wywodu wynika. I tak samo jeśli chodzi o zarzuty, nie ma określonego porządku. Niemniej powiem Państwu bardzo ważną rzecz. Otóż sąd drugiej instancji to jest bardzo zajęty sąd i w każdym kraju jest to sąd, który przede wszystkim skupia się na treści apelacji, skupia się na treści odpowiedzi na apelację. Antoni Scalia wprost napisał, że on najpierw czyta, jak w Sądzie Najwyższym jeszcze nie pracował, to napisał, to ja najpierw czytam odpowiedź na apelację, potem apelację i czasami wyrok pierwszej instancji. I tak to niestety w praktyce działa. Sądy drugiej instancji mają dużo pracy, trafiają do nich opasłe to miska postępowania pierwszoinstancyjnego. Co z tego wynika? Że myślmy, co jest ważne dla naszego czytelnika. Jeżeli ten człowiek ma mało czasu, to musimy mu dać jak najlepsze pierwsze wrażenie, że mamy to wszystko poukładane w głowie, że nie strzelamy zarzutami na chybił trafił, tylko że jest w tym jakaś logika. I ja zawsze, pamiętając o tej zasadzie, o której Państwu powiedziałem, że zarzuty prawa materialnego to jest tak naprawdę ostatnia linia obrony, zawsze starałem się robić to w takiej kolejności, że najpierw formułuję zarzuty
związane z podstawą faktyczną, potem z kwestiami procedury i dopiero prawa materialnego, bo ja wtedy w zarzutach mogę przedstawić jakąś logikę, że a nawet jeśli sąd na przykład uznał, że a gdyby jednak druga instancja uznała, że słusznie oddalono wniosek o na przykład o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, to zarzucam naruszenie artykułu 322, a na przykład zarzucam na przykład naruszenie artykułu 65 KC, bo sąd powinien był zinterpretować treść jakiegoś dokumentu jako na przykład przyznanie wysokości szkody. I jakby pokazuje, że jakby to nie jest od sasa do lasa, tylko uważam, że to jest najważniejszy zarzut. Jeżeli sąd drugiej instancji nie podziela mojego zdania, to niech sąd zajmie się tym zarzutem prawa materialnego. Bardzo często jest tak, że państwo atakują cały wyrok, ale chcecie też wrzucić zarzut dotyczący odsetek. No i teraz, okej, kwestionujecie wszystko, w ogóle nic nie powinno być zasądzone, ale gdyby sąd jednak nie podzielił tych moich pierwszych zarzutów, to proszę, żeby sąd drugiej instancji przyjrzał się zarzutami, że wadliwie określono termin, od którego należało zasądzić odsetki. Czyli rozumiecie państwo, ja zawsze posługuję się taką logiką, że tak powiem, od faktów przez procedurę do zarzutu materialno-prawnego. Są koledzy, którzy raczej próbują pozycjonować to na zasadzie najdalej idący zarzut, potem mniej idący, potem jeszcze mniej idący. W takich skomplikowanych sprawach często jest tak, że jest kilka linii argumentacji i na przykład twierdzę, że sąd w ogóle błędnie uznał, że doszło do odstąpienia, w związku z tym o żadnej karze umownej za odstąpienie nie ma mowy, ale gdyby jednak skutecznie odstąpiono, to ja jeszcze zarzucam, że sąd nie zmiarkował tej kary umownej, bo powinien był zmiarkować i zasądzić tylko połowę. Jakby to też jest czasami taka logika, że od większego do mniejszego niektórzy koledzy procedują i tutaj zawsze myślmy, jak przekonać do siebie naszego czytelnika, czyli pokażmy mu logikę, która za tym stoi. Czy mamy to wszystko poukładane w głowie, czy po prostu trochę tego, trochę tego, trochę tego, tak? Więc naprawdę to jest złota zasada, że warto, żeby nasza apelacja była zwięzła, ale warto, żeby pokazywała te dla nas najważniejsze rzeczy. To też zaraz powiem, jeśli oczywiście nie zawiesi mi się znowu slajd. I tu na przykład takie przykładowe zarzuty, jakie zebraliśmy z jakichś ostatnio widzianych apelacji, na przykład zarzut naruszenia artykułu 481 ze znaczkiem 1 KC przez błędne niezastosowanie i oddalenie roszczenia powoda o odsetki za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 w sytuacji, gdy zgodnie z ustalonym przez sąd pierwszej instancji stanem faktycznym pozwany pozostawał w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia pieniężnego na rzecz powoda od dnia 1 stycznia 2020. No może sąd po prostu pomylił się tak naprawdę w datach, ale jakby stan faktyczny dobrze ustalił, powinien był zasądzić odsetki od 1 stycznia 2020. Tutaj jest na zarzut naruszenia artykułu 23 w związku z artykułem 43 Kodeksu Cywilnego przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że pomimo ustalenia, że wpis na portalu społecznościowym naruszył dobra osobiste powoda, to brak jest podstaw do uwzględnienia roszczenia z uwagi na to, że wpis stanowi dopuszczalną krytykę, pomimo że zawiera nieprawdziwe informacje oraz nie jest oparty na obiektywnych faktach. No i widzicie państwo, sąd dobrze ustalił, że dobra osobiste były naruszone, ale mówi, mamy kontratyp. Nie, w takim razie nie ponosi odpowiedzialności, a my mówimy nieprawda, jednak bezprawność była.
Tutaj z kolei mamy zarzut obrazy przepisów prawa materialnego, to jest artykuł 445 paragraf 1 w związku z artykułem 445 paragraf 2 przez błędne przyjęcie, że kwota zadośćuczynienia w wysokości 50 tysięcy jest kwotą odpowiednią w przypadku krzywd doznanych na skutek niewywiązania się z umowy i uznaniu kwot jako adekwatnych do doznanych krzywd, a także cierpień fizycznych i moralnych. To bardzo często sytuacja w popularnych sprawach dotyczących zadośćuczynienia za krzywdę. Sąd stwierdza, tak, krzywdę wyrządzono, ale zasądza na przykład 10 tysięcy, a my wnosiliśmy o 50 tysięcy i uważamy, że prawidłowa subsumpcja powinna była skłonić sąd pierwszej instancji do zasądzenia więcej, no bo to jest akurat kwestia prawa materialnego. Tutaj warto pamiętać, że są takie przepisy, które są czasami pozornie w przepisach materialno-prawnych, a mają charakter procesowy, więc czasami warto to na przykład artykuł 6 kodeksu cywilnego, taką niespodzianką czasami może być. Na przykład tutaj mamy zarzut naruszenia akurat prawa procesowego 227 w związku z 235 ze znaczkiem 2, paragraf 1, punkt 2, w związku z artykułem 278, paragraf 1 KPC. Oczywiście tak naprawdę KPC nie wymaga cytowania przepisów, no ale jest to naprawdę dobrą praktyką i okazaniem sądowi szacunku i profesjonalizmu, żeby jednak konkretne przepisy wskazać. Tak naprawdę KPC mówi o tym, że mam zarzucić, a nie mam zacytować, który przepis. Teoretycznie Jura Novit Curia, czyli sąd na prawo, natomiast oczywiście uważam, że prawidłowo sformułowany środek zaskarżenia powinien jednak wskazywać konkretne przepisy, których naruszenie zarzucamy, tym bardziej, że zakładamy, że nie piszemy to jako samotna wdowa, tylko jako profesjonalny pełnomocnik. Tutaj akurat mamy naruszenie prawa procesowego poprzez pominięcie wniosku dowodowego o opinię biegłego sądowego celem ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda powstałego w następstwie wypadku, co doprowadziło do uniemożliwienia oszacowania szkody. Czyli zarzucam procedurę, pokazuję, jak to wpłynęło na treść rozstrzygnięcia. A jeżeli prawo materialne, to już takiego obowiązku nie ma, wskazuje, że na przykład naruszono artykuł 415 w związku z artykułem 444, paragraf 1, w związku z artykułem 805, paragraf 1 kodeksu cywilnego poprzez niezastosowanie, czyli błędne niezastosowanie przepisu i niezasądzenie przez sąd odszkodowanie zadośćuczynienia, podczas gdy w okolicznościach mniejszej sprawy zgłoszone roszczenia były ze wszech miar uzasadnione. Czyli na przykład mogła to być taka sytuacja, że sąd stwierdził, tak, doszło do wypadku, tak, było to z powodu okoliczności, za które odpowiadał pozwany, ale nie zasądza żadnych kwot, bo sąd uważa, że na przykład działanie pozwanego nie było bezprawne, albo że jednak z jakichś powodów powód nie poniósł szkody. Co do wniosków, to oczywiście, tak jak mówiłem, sąd nie jest związany wnioskami, ale to bardzo dobrze świadczy autorze apelacji, jeżeli ma jakieś wyobrażenie, w jaki sposób sąd powinien przychylić się do jego zarzutów. I tutaj oczywiście kłania się treść artykułu 386 KPC, czyli w jaki sposób sąd rozstrzyga apelację. Zasadniczą, jeśli uwzględnia apelację, no to tym zasadniczym sposobem teoretycznie powinna być zmiana orzeczenia, ale w
praktyce bywa z tym różnie. Bardzo często sąd uchyla wyrok do ponownego rozpoznania, chociaż teoretycznie zgodnie z KPC powinien uchylać tylko wtedy, jeśli nie doszło do rozpoznania istoty sprawy, albo trzeba by było przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe. Bardzo często jest jednak tak, że sąd uwzględnia na przykład zarzut naruszenia prawa materialnego i wtedy zmienia, a jak uchyla, no to tak naprawdę w świetle kodeksu, to nawet jeżeli sąd widzi, że pewnych dowodów nie przeprowadzono w sądzie pierwszej instancji, to w ramach drugiej instancji może te dowody przeprowadzić i wtedy powinien rozstrzygnąć merytorycznie. Praktyka jest różna, natomiast rzeczywiście, jeżeli formujemy zarzuty, na przykład, wróćmy do tego przykładu uznania niewłaściwego, sąd oddalił nasze powództwo, ale świadkowie przecież zeznali, że pozwany przyznał, że jest dłużnikiem, czyli w domyśle dokonał uznania niewłaściwego naszego roszczenia, w związku z tym przerwał bieg przedawnienia, no to tutaj możemy oczywiście zarzucić naruszenie procedury i sprzeczność pomiędzy tym, co sąd ustalił, a treścią materiału dowodowego, ale możemy spokojnie formułować zarzut zmiany wyroku, no bo jeżeli sąd w drugiej instancji oceni materiał dowodowy i prawidłowo ustali, że świadkowie jednak powiedzieli o tym, że nasz pozwany przyznał, że jest dłużnikiem powoda, czyli dokonał uznania niewłaściwego, no to tak naprawdę jest absolutnie podstawa do zmiany. I tutaj na przykład macie Państwo przykład, mając na uwadze zarzuty przedstawione powyżej, wnoszą o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenia pozwanego na rzecz powoda kwoty 150 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sąd może też oprócz uchylenia wyroku i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania, i tutaj macie Państwo wniosek, czyli wnoszą uchylenie, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, może też uchylić wyrok i sprawę umorzyć, albo może odrzucić pozew. Bardzo rzadka sytuacja, najczęściej zmienia albo uchyla do ponownego, chociaż rzeczywiście najczęściej oddala apelację, ale to już inna kwestia. Co do wniosków dowodowych, to już nie będę może mówił więcej. Jeżeli chcemy nowe dowody w apelacji, no to trzeba uprawdopodobnić, że nie można ich było wcześniej powołać. Czyli jeśli wskazujemy w apelacji, że w takim razie prosimy, bo jest różnica pomiędzy zarzutem, że sąd pierwszej instancji, mimo że złożyłem wniosek, pominął wniosek o przesłuchanie Jana Kowalskiego, a sytuacją, kiedy wskutek tego, co napisał sąd w uzasadnieniu, doszedłem do wniosku, że trzeba jednak przesłuchać dodatkowo Jana Kowalskiego. I wtedy zgłaszam w apelacji wniosek o przesłuchanie Jana Kowalskiego na okoliczność konkretnych faktów, ale muszę wtedy uprawdopodobnić, dlaczego dopiero teraz zgłaszam ten dowód. Bo na przykład sąd pierwszej instancji dopiero napisał w uzasadnieniu, że świadek Jan Kowalski miał jakiemuś innemu świadkowi powiedzieć o czymś. Nikt wcześniej, na przykład sąd błędnie wysnuł taki wniosek z treści zeznań tego świadka, więc ja chcę, żeby bezpośrednio Jan Kowalski przyszedł i powiedział, że nigdy takie słowa z jego ust nie padły. Więc tutaj warto o tym wymogu prawdopodobnienia pamiętać. Ja nie będę może już, pamiętając o ograniczeniach czasowych, szczegółowo omawiał kazus, bo ma kilka stron, został naprawdę rzetelnie i wszechstronnie przygotowane. Kazus Państwo mogą ściągnąć ze strony wskazanej na czacie. Natomiast ja tylko chciałbym króciutko
zrobić takie króciutkie resume, jeśli chodzi o to, o czym dzisiaj Państwu powiedziałem. Czyli prawidłowa apelacja powinna wskazywać, do jakiego sądu jest kierowana. Oczywiście tak naprawdę nie musiałaby być za pośrednictwem sądu okręgowego, natomiast uważam, że przyjmujemy, że 99% apelacji jest składanych w ten sposób. Oczywiście nie ma wymogu, żeby wskazywać konkretny wydział, konkretny adres, ale to wskazuje na profesjonalizm tworzącego, bo w ten sposób wskazuje na przykład sekretariatowi, na jaki adres wysłać apelację. Oczywiście wymóg wskazania miejsca sporządzenia apelacji i daty nie jest to wymóg formalny, natomiast jest to coś, co uważam dobrze wskazuje na profesjonalizm przygotowania piszącego. Tak jak mówiłem, określenie stron jest to wymóg każdego pisma procesowego i tak samo odnosi się to do apelacji. Nie, teoretycznie niektórzy, tak jak mówiłem, wskazują tu jeszcze numery PESEL i KRS, tak jak wymaga to KPC w odniesieniu do pozwu. Takiego wymogu nie ma. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to oczywiście wskazanie sygnatury sądu pierwszej instancji. Widziałem już takie sytuacje, że ktoś błędnie wskazał tą sygnaturę. Tak naprawdę sąd może sobie po stronach i po określeniu wyroku tak naprawdę może odnaleźć, której sprawy apelacja dotyczy, ale potrafią sądy robić takiego psikusa, że na przykład apelacje wkładają nie do tych akt, do których my chcielibyśmy złożyć, więc absolutnie jest to kwestia, o której powinniśmy pamiętać. Jest określenie wartości przedmiotu zaskarżenia do pewnej złotówki, jest określenie opłaty. Opłata nie jest wymogiem formalnym, ale to akurat mamy taki zwyczaj i tak praktykujemy. Oczywiście wskazujemy, w imieniu kogo składamy apelację, czyli uzewnętrzniamy kwestię legitymacji. Wskazujemy, że zaskarżamy wyrok. Ja tutaj mam taką bardziej rozbudowaną formułę, czyli wydział, sygnatura, data wydania wyroku. Zaskarżam w całości. Nawet jeśli się pomyliłem na pierwszej stronie, zawsze jeśli tutaj wskazałem prawidłową sygnaturę, najprawdopodobniej moja apelacja się obroni, więc warto to robić. I następnie formułuję zarzuty. Tutaj akurat są zarzuty prawa materialnego. Tutaj związane z tym, że sąd nie zasądził odszkodowanie za coś uczynienia. I są zarzuty związane z kwestią wadliwego rozłożenia ciężaru dowodu, bo artykuł 471 KC formułuje przecież zasadę domniemanie winy w niewykonaniu, w wykonaniu zobowiązania, w związku z tym na przykład sąd powinien skutkami niewykazania pewnych okoliczności obciążyć na przykład drugą stronę. Tutaj akurat jest przyjęta, nie jest akurat moja apelacja, ale tu jest przyjęta zasada, że najpierw najmocniejsze zarzuty, potem słabsze. I tutaj z kolei zarzuty naruszenia prawa procesowego są przedstawione w drugiej kolejności, czyli 233 paragraf 1 KPC, przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, pominięcie stanowiska zleceniodawcy, czyli treści dokumentów złożonych do akt sprawy i 227 w związku 235 znaczkiem 2 paragraf 1 punkt 2 oraz w związku z 278 paragraf 1 KPC, czyli wadliwe pominięcie wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Na przykład w budowlance myślę, że praktycznie
30-40% apelacji właśnie bazuje na podobnych zarzutach. Tutaj jest akurat sprawa dotycząca zadośćuczynienia, czyli taka bardziej sprawa nie dotycząca firmy, a osoby fizycznej. Niemniej to pokazuje też pewne prawidłowości, jeśli chodzi o sprawy, gdzie duże znaczenie ma dla rozstrzygnięcia opinia biegłego. I tutaj wnoszą o zmianę zaskarżonego wyroku sądu w całości poprzez oddalenie powództwa w całości, zasądzenie kosztów procesu. Tutaj jest taka zasada, że jeśli sąd uchyla sprawę do ponownego rozpoznania, to pozostawia sądowi pierwszej instancji rozstrzygnięcie o kosztach. Więc jeśli formujemy wniosek o uchylenie wyroku pierwszej instancji, skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania, to powinniśmy formułować też wniosek z przekazaniem sądowi pierwszej instancji rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. Jeżeli zmieniamy, no to powinniśmy wnosić o to, żeby sąd zasądził i uwaga za obie instancje, czyli za pierwszą, bo uważamy, że błędnie na przykład sąd rozstrzygnął i na przykład uwzględnił powództwo, więc jeżeli zmieni wyrok, to znaczy, że wygraliśmy w pierwszej i w drugiej instancji, prosimy o koszty postępowania pierwszoinstancyjnego i koszty postępowania apelacyjnego. To jest, jeśli chodzi o koszty postępowania, różnica pomiędzy zmianą a uchyleniem, natomiast oczywiście w ramach kosztów postępowania zawsze wskazujemy w tym kosztu dostępstwa procesowego według norm przepisanych, czyli według rozporządzenia ministra sprawiedliwości. I tutaj ważna rzecz, szczególnie ważna w dobie COVID-u, ale już w listopadzie 2019 w nowelizacji wprowadzono zasadę, że druga instancja ocenia, czy w ogóle trzeba przeprowadzić rozprawę celem rozpoznania apelacji. I w związku z tym absolutnie od listopada 2019, jeżeli ktoś chce, żeby na pewno była rozprawa, powinien taki wniosek w apelacji bądź w odpowiedzi na apelację składać, bo inaczej to sąd decyduje o tym, czy rozprawa w ogóle będzie, czy jest potrzebna, czy nie. Do tego dochodzą jeszcze dochodziły przepisy covidowe, które w pewnych sytuacjach pozwalały rozstrzygać na posiedzeniu niejawnym bez rozprawy. Niemniej była to rzadka sytuacja, zazwyczaj rozprawy apelacyjne były po prostu w trybie zdalnym. Jeśli chodzi o kwestie uzasadnienia, to tutaj oczywiście KPC nie wprowadza żadnych formalnych zasad. Niemniej ja uważam, że dobrze jest na samym początku napisać, o co tak naprawdę nam chodzi w tej apelacji. Naprawdę czytałem wiele książek amerykańskich autorów, którzy mówią tak, percepcja czytającego kończy się po zazwyczaj 4-5 stronach. Jeżeli piszesz 30-stronicową apelację i sedno, o co ci chodzi, jest na 28, jest na stronie 28, to nie będzie dobrze. To są wszystkie te przypadki, które Państwo wiele razy w życiu przeżyją, że kolega napisał 40 stron apelacji, przegrał i mówi, ale głupi ten sąd, w ogóle nie przeczytał. No tak. Miał 8 spraw, w każdej sprawie apelacja po 40 stron, a oprócz tego trzeba było spakować dzieciaki na wakacje, więc po 4-5 stronach pewnie już sędzia referent nie za bardzo wnikał w sens apelacji, więc absolutnie doradzam, żeby na początku uzasadnienia napisać w kilku zdaniach, o co tak naprawdę nam chodzi. Bo jeżeli jest jakaś logika za naszym stanowiskiem, czyli mówimy, że na przykład sąd pierwszej instancji poszedł na skróty i zapomniał o zeznaniach świadków Kowalskiego i Nowaka i w ogóle nawet w uzasadnieniu nie wytłumaczył się, dlaczego o nich nie wspomina, no to ja uważam, że to jest argument za uchyleniem wyroku. Ale jeśli nawet sąd drugiej instancji uważa inaczej, to ja i tak zwracam uwagę, że nawet zeznań świadka
Y i świadka X chińskiego w prawidłowej, przy prawidłowej ocenie wynikałyby zupełnie inne wnioski ze stanu faktycznego. Bo na przykład zeznawało pięciu świadków, tych dwóch świadków było w ogóle niezwiązanych ze stronami, więc nie miało interesu, żeby kłamać i oni akurat mówią o innej wersji przebiegu zdarzenia, natomiast trzech świadków, którym nie wiedzieć czemu sąd przyznał wiarygodność, którzy byli związani wyraźnie z drugą stroną, mieli po prostu interes w tym, żeby tak, a nie inaczej przedstawiać pewne zdarzenia, to sąd na przykład wbrew zasadom logiki im przyznał wiarygodność. Czyli nie chciałeś w sądzie pierwszej instancji słuchać kolejnych świadków, to powinieneś był nawet tych, których miałeś ocenić zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego i tych, którzy byli, było bardziej prawdopodobne, że oni będą bezstronni, to ich powinieneś, przepraszam, ich powinieneś się, ich zeznania przede wszystkim uwzględnić i stąd brać podstawę do ustaleń faktycznych. Czyli widzicie Państwo, potem będzie oczywiście 15 orzeczeń, cytowanie zeznań świadków. Tutaj też zwracam uwagę, że od listopada 2019, jeżeli powołujemy się na treść zeznań utrwalanych w drodze elektronicznej, w drodze nagrywania protokołu, to oczywiście musimy wskazywać w treści konkretne fragmenty zapisu. Niemniej chodzi mi o to, żeby w tym streszczeniu zarzutów pokazać, o co mi w ogóle w tej apelacji chodzi. No my też zazwyczaj produkujemy większe apelacje, więc staramy się też w drugim punkcie przedstawić definicję i skróty. No bo jeżeli mamy nazwę na przykład PGE, Polska Grupa Energetyczna, no to warto jakby nie zajmować dużej objętości apelacji pisania pełnej nazwy, tylko na przykład w punkcie definicji i skróty po prostu zdefiniować, że PGE to równa się, gdziekolwiek w apelacji używamy skrótu PGE, to chodzi nam o taką i taką treść. Ja też mam taką praktykę, że w ramach przedmiotu sporu jednak staram się pokazać, o co strony się wspierały, czyli o co powód wnosił, o co wnosił pozwany, jakie były zasadnicze motywy rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. Nie jest to wymóg formalny, ale daje sędziemu taką ściągawkę, że on przede wszystkim widzi, że piszący apelację zna sprawę, czyli już na samym początku traktuje piszącego jako bardziej wiarygodnego. Oczywiście nie należy, broń Boże, przeinaczać tutaj tych zasadniczych elementów sporu, no bo wtedy możemy na wiarygodności stracić, sędzia przestanie nam ufać, ale jeśli widzi logikę, poukładanie naszych argumentów, to bardzo możliwe, że zacznie bardziej wierzyć naszej argumentacji i zacznie się przychylać też do naszego stanowiska. I następnie, jak już pokazujemy, skąd w ogóle ta sprawa się wzięła, oczywiście w skrócie, no bo nie warto pisać wielkich elaboratów, i potem mówimy, i konkretnie sąd pierwszej instancji zrobił źle to, to, to i to. I wtedy określamy poszczególne zarzuty. Na końcu niektórzy koledzy wrzucają takie kwestie formalne, dodatkowe, na przykład wskazują, w jaki sposób określili wartość przedmiotu zaskarżenia, albo że uiścili opłatę w takiej wysokości, bo czasami tak jest, że sprawa jest na tyle skomplikowana, że na przykład są dwa różne roszczenia, a WPZ powołuje się przecież w jednej kwocie, więc czasami na przykład w treści uzasadnienia warto dorzucić taki punkt piąty, na przykład wysokość opłaty i wskazać wysokość opłaty ustaliłem w taki sposób. Oczywiście nie jest to wymóg formalny, ale bardzo ułatwia życie sądowi i apelującemu. I oczywiście apelacja musi być podpisana i powinna
zawierać wymienienie załączników. My nie oczekujemy od tego, żeby Państwo podpisywali, czy też tworzyli jakieś fikcyjne dowody uiszczenia opłaty apelacji, czy odpisy od apelacji. Chodzi tylko o to, żeby Państwo mieli świadomość, że taka sytuacja jest potrzebna. I na przykład warto zwrócić uwagę, na przykład ilu jest pozwanych, ile powinno być odpisów apelacji, czy w danej sprawie na przykład oprócz opłaty być może powinno być też pełnomocnictwo, jeśli w ramach kazusu założenie jest takie, że my dopiero wkraczamy na etapie apelacji i w związku z tym powinniśmy się wykazać umocowaniem, na przykład opłatą skarbową od pełnomocnictwa. Więc tutaj zwracam na takie rzeczy uwagę. To oczywiście, tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby być może są dziesiątki różnych sposobów, w jaki można sformułować apelację w odniesieniu do naszego kazusu, ale chodzi też o to, żeby Państwo nad takimi elementami się zastanowili. No bo to też spowoduje, że sięgniecie do KPC, sięgniecie do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zastanowicie się na przykład, a czy może tu jest współuczestnictwo formalne, może materialne, czy będzie opłata jedna, czy może trzeba od każdego roszczenia oddzielnie. Więc to jest coś, co jest bardzo ciekawym ćwiczeniem intelektualnym i proszę mi wierzyć, że duża część pracy nad apelacjami to nie jest tak naprawdę nawet wymyślanie, oczywiście szukanie orzeczeń czy przygotowywanie wywodu jest ważne, ale bardzo często równie ważna jest decyzja na przykład jak opisać zakres zaskarżenia, jak wliczyć opłatę. Naprawdę potem się okazuje, że to są bardzo ważne rzeczy. Ok, co do wskazówek, to one są dość dobrze wskazane też w kazusie. Ja tylko może w zasadzie w tym większości rzeczy Państwu napisałem. Może nie będę, może zróbmy tak, że ponieważ i tak już Państwa męczę prawie 2 godziny, to może zróbmy w ten sposób, że Państwo zapoznajcie się z tą informacją dotyczącą informacji dla uczestnika konkursu. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, wątpliwości, to my jesteśmy do Państwa dyspozycji. Natomiast ja już może nie będę szczegółowo przytaczał treści informacji dla uczestnika konkursu. Zakładam, że Państwo ją przeczytają. Natomiast mam nadzieję, że z tego wykładu jakieś wskazówki praktyczne też dla Państwa wynikną. Ok. W takim razie dziękuję Państwu bardzo za poświęcony czas. Zapraszam Państwa do zapoznawania się z informacją dla uczestników konkursu, z kazusem, no i czekamy na pracę i naprawdę szczerze zachęcam, bo to nawet nie o to chodzi, kto wygra. Po prostu zobaczycie Państwo kawałek prawdziwego życia. Dziękuję Państwu bardzo, dobranoc.